wszystkim, tutaj Zęciak i dzisiaj postaram się zostać najlepszym graczem na moim serwerze, czyli na RFSMP na craftcube.pl. Zapraszam was serdecznie, wbijajcie. Nie wiem totalnie, co może się stać w tym odcinku, więc oglądajcie ten film do końca, bo naprawdę może być grubo i bardzo ciekawie. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej takich challenge'y, 2500 lajków, wydaje mi się, że na ludzie jesteśmy w stanie wbić, a jeżeli chcecie więcej RFSMP, to nie będzie dla was żadnym problemem. Zasubskrybujcie ten kanał, bo wbijamy 150 tysięcy subskrypcji, każdy kto zasubskrybuje jest gigaszefem i będzie mógł brać udział w losowaniu na moim serwerze, czyli na craftcube.pl. Piszcie w komentarzu swoje niki i będziecie mogli po prostu wygrać rank. I na jakim trybie chcecie dostać? To tyle, oglądajcie mi do końca, na razie. Dobra, moi drodzy, problem jest naprawdę bardzo duży. Dałem sobie challenge, że muszę zostać najbogatszym graczem na tym serwerze. Moi drodzy, żeby zostać najbogatszym graczem na tym serwerze, najlepiej, znaczy najlepszym graczem na tym serwerze, trzeba po prostu być najbogatszy, ponieważ kto ma pieniądze, ten po prostu tutaj rządzi i taka jest prawda. Najbogatszym, moi drodzy, graczem jest Busku Szef, ale ja nie wiem, czy on nie ma przypadkiem przytowanych tych pieniędzy, bo on jest helperem i on chyba, no nie wiem, musimy się spytać. Lub youtuberski. No załóżmy, że youtuberski jest tutaj najbogatszy, okej? Okay? Dzisiaj postaram się go okraść ze wszystkich pieniędzy. Nie wiem, jak to zrobię, a na pewno spróbuję go po prostu przebić. Mam 2000, moi drodzy, jak widzicie, więc będzie to naprawdę bardzo ciężkie. Dobra, wyłączam game moda, ale chcę wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Dodałem sobie, moi drodzy, 10 tysięcy z tego powodu, ponieważ na serwer zostały dodane czołgi i może to być naprawdę bardzo ciekawe. Ale wiecie co, pokażę wam to dopiero później, ponieważ sam jestem ciekawy, a chciałbym legalnie to zarobić, więc oglądajcie mi do końca. Mamy 3000 dolarów, to nie jest dużo jakby. Myślałem, żeby z rzutem monetą coś ogarnąć, ale też mi się wydaje, że to za dużo nic nie da. Sprawdźmy listy gończe, czy jest jakieś naprawdę bardzo duże zlecenie, które jestem w stanie wykonać. Jest, moi drodzy, za 10 tysięcy. XZ, czy jest na serwerze? Niestety, widzowie, nie ma. Widzowie, jest zlecenie na Horka 6 przez od Busku w ogóle, więc kurde, możliwe, że Busk jest jednak najbogatszy. Jest tutaj aż 50 tysięcy. Niestety, żeby śledzić tego typa, potrzebuję 5 tysięcy, a nawet nie mam tylu. Dobra, na to pomysł. Tak, ktoś walka. To będzie naprawdę bardzo proste. Dobra, moi drodzy, i teraz czekamy na pieniądze. O, dostaliśmy 4 tysiące. No, czasami trzeba jakoś sobie radzić, tak? O kurde, dostałem od youtuberskiego 100 tysięcy. Ja pierdzielę, ile pieniędzy dostałem w ogóle. Tak jest, tak to się robi, żeby zostać najbogatszym graczem na serwerze. Dobra, biorę Horka, widzowie. Weźmiemy sobie kit fana. Fan to, moi drodzy, ranga fanowska. Zapraszam oczywiście do kupienia jej. Jesteśmy gigaszefami, jak picie tą rangę. Ogólnie jesteście. Mamy jakiś budżet od moich kochanych widzów, także dziękuję. Dobra, bierzemy sobie namierzający kompas i lecimy zabić Horka. Oczywiście przydałby się jakiś pojazd, który byśmy mogli wykorzystać. Dobra, weźmy sobie, moi drodzy, nasz żółty samochód. Na 3000, niech będzie. Czy już trzeba się poruszać, okej? Okay? Problem jest taki, Chorek również mi trochę, że tak powiem, zmęczył życie i jest on również moim wrogiem, więc nie wiem, czy jestem w stanie go jakoś przekonać i go oszukać, żeby go zabić. Ale postaram się, widzowie. Plan jest taki, że przydałoby się znaleźć mniej więcej, że gdzie on jest, jakie ma kordy. Chorek, gdzie jesteś? Chorek. Niestety Chorka chyba nie ma na mapie z tego, co widzę. Kontrolę w sobie kliknąłem i nigdzie mi go nie wyszukuje. Dobra, skontaktowałem się z Chorkiem. Podał mi swojego Discorda, więc idę z nim pogadać. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Dobra, widzowie, dzwonię. Hej, Chorek. Cześć. No. Sprawę mam do ciebie. No. Posłuchaj, chcę zostać najbogatszym graczem na serwerze i jesteś w stanie mi pomóc. Wiem, że nie jesteśmy za dobrymi kumplami, bo trochę mieliśmy parę spin ostatnio. No, mogę się dogadać. Słuchaj, jeżeli zostanę najbogatszym graczem na serwerze, oddam ci wszystkie pieniądze, jeżeli mi się uda. Moim pomysłem jest to, słuchaj, za ciebie jest w tym momencie 50 tysięcy dolarów głowy. Jeżeli cię zabiję, dostanę 50 tysięcy i od czegoś już będę mógł zacząć. Jesteś jakby, chcesz w to wejść? Ja mogę się przelać. Dobra, słuchaj, nie, to zrobimy tak. Ja ciebie zabiję, dostanę 50 tysięcy i przelejesz mi wszystkie swoje pieniądze. Musisz mi zaufać, stary. Dobra, tepam się do ciebie, weź mnie tepli. Albo ty się do mnie tepli. Albo dobra, ja się do ciebie tepli. Nie, ale nie zabijajmy się, nie zabijajmy się. Ja chcę tylko z tobą pogadać. Twarz, twarz. No dobra, czekaj chwilę. Dobra, Chorek, tak. Robimy to. Zgadzasz się na to? 50 tysięcy za twoją głowę. Ja cię schowaj itemy, ja ciebie zabiję. Możesz mi coś dać też, kurde, bo może ułatwisz mi jakieś to zadanie. Możemy, wiadomo, że byśmy wrogami, ale możemy zostać przyjaciółmi teraz. Ja myślę, że ten odcinek nagrywasz. Nagrywam. Dobra, przyznaję się, nagrywam. I oszusta chcę zrobić. Nie, nie chcę ci zrobić oszusta, naprawdę nie oszukam cię, no obiecuję. Dobra, naprawdę, zaufaj mi. Schowaj itemy, ja ci oddam pieniądze wszystkie. Serio, to jest, obiecuję ci to. No, całą kasę ci przelać, tak? Tak, no to jest naprawdę duże ryzyko, zwłaszcza, że nie jesteśmy, nie mamy za dobrego kontaktu, bo się już, że tak powiem, mieliśmy swoje potyczki. Mogę połowę. Dawaj całość, będzie mi łatwiej, stary, i wtedy, no mówię ci, dostaniesz, będziesz bogatszy, najbogatszym graczem na serwerze, bo mi się to uda, zobacz. Zaufaj mi. Będę musiał nakopać, no dobra. Dawaj, jesteś gotowy? Czekaj, przelej całą kasę. Przelej całą kasę i jeszcze cię zabiję i dostanę 50 tysięcy za ciebie. Serio, jestem uczciwy, jestem uczciwy. Jest git. Okej. Okay. Dobra, dostałem od ciebie 335 tysięcy. Masakra. Dobra, jestem już serio tak, że nie wiedziałem, że to będzie takie proste. Okay. Może mi się serio uda zostać najbogatszy. To i ten schowasz. Schowaj sobie do skrzynki, nawet ja ci je ten oddam. Ja wiem, że to szósta robisz. Nie robię. Jestem tego pewien. Nie robię, serio, nie zrobię. Dobra, mogę? Czekaj, parły schowam. Możesz mi totem dać chociaż jeden, bo nie. Dzięki. Dobra, dzięki ora, bardzo. Dobra, let's go. Chorek, nie wiedziałem, że jesteśmy w stanie się dogadać w słusznej
sprawie, żeby być najbogatszymi graczami na serwerze. Dobra, dostałem za ciebie. Co jest? Co? Dostałem za ciebie niby $100, a nie 50 tysięcy. Aha. Ty? Czekaj. Nie, bo jakiś chłop na mnie wystawił $100. Nie, no co i to ma być? I później helper wystawił. Dobra, poczekaj, ja to muszę jednak sprawdzić jeszcze raz. Nie, no napraw to najlepiej. Nie, no dalej mam, że mam cię zabić. Więc jakby muszę może drugi raz. Aha. Dobra, tepnij się do mnie. No. Najprawdopodobniej się coś zbugowało. Dobra, Chorek, próbujemy. Czy dostanę 50 tysięcy? Let's go. Uwaga, czekaj, uwaga i... Dobra, dostałem 50 koła. Jest git. Dobra, Chorek, jak coś to się dogadamy. Dzięki bardzo, zgadamy się, nie oskamuję cię. Widzowie, podstęp i wszystko to jestem ja. To jestem dosłownie ja. Podstęp i... Ja podstępem po prostu zostanę najbogatszym graczem na serwerze. Mamy, widzowie, 500 000, zaczynaliśmy od zera. Czy jestem już w topce? W zasadzie powinienem być jeszcze już w topce, ale jeszcze się albo nie zaktualizowałem, albo jestem po prostu adminem i nie działa. Widzowie, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, bo naprawdę warto. O, jakiś ziomek jest... Ej. Dobra, jakieś problemy tutaj się stały. Rafał Polska, nie wiem co ode mnie chce. Rafał Polska chyba jest dosyć miłym graczem. Rafał Polskaż właśnie mi rzucił, widzę, potki. Rzuca mi itemy. Ej, nie wiem, co to za ziombel, ale widzowie chyba chce ze mną jakby współpracować. Nie wiem, pewnie mnie znalazł na mapie. Nie wiem, ja się boję, że zaraz mnie ktoś zabije. Stary, nie mamy czasu. Rzuca mi itemy, widzowie. Ja pierdzielę. Ej, dostaję, widzowie. Jakie itemy dostałem? No mam też takie, ale kurde, dziękuję, naprawdę. Dobra, Rafał Polska mi tutaj strasznie ułatwił gierkę teraz. Jestem spragniony, jak widzicie tutaj. Uwaga, widzowie, czas się nawodnić. I. Dobra, jest git. Dobra, dziękuję, Rafał Polska. Pozdrawiam cię oczywiście. W tym momencie stać nas na czoł. Sklep z pojazdami, czoł. Kupujemy, widzowie, najdroższy za 15 tysięcy. Nie obchodzi mnie to. Z tym jestem ciekawy, jak, widzowie, ten czoł w ogóle działa. O, ja pierdzielę, złamałem nogę. Dobra, na szczęście mam bandaże. Dobra, użyjmy sobie. Dobra, widzowie, armata tank. Nie wiem co. Ja pierdzielę, jak to wygląda. Dobra, jak to strzela? Jak tym strzelać? Nie wiem, spacja? Cokolwiek? Halo? Nie mam za bardzo pojęcia, jak tym w ogóle. Jak tego się używa. F? Nie wiem, X. Widzowie, nie mogę strzelać czołgiem. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Kurde, ja się jarałem tym czołgiem. On strasznie wolny jest. No nic, chociaż można nim jeździć. Ale śmiesznie wygląda. Jedyną opcją, żeby podwoić jakoś swój majątek, jest niestety hazard. Coin flip, widzowie, i można tylko zagrać. Ja pierdzielę, dobra, walę o 100 tysięcy. Wiem, jak to się może skończyć. Jest 50 na 50% szans. Tak jak mówię, jest 50 na 50% szans, że w ogóle jest jakaś szansa, że. No jest szansa, że to wygram. 50 na 50 to jest naprawdę dużo. Dobra, 100 tysięcy, stawka. Ja pierdzielę, mega się stresuję. Mogę wszystko przegrać albo wygrać. Twórz grę, robię. Problem jest jeden. Ja nie mam za dużego szczęścia w tej grze. I się, widzowie, zaczęło. Zaczęło się. Gram, widzowie, z Polska Patryk. Nie wiem, mogę to wygrać albo mogę to przegrać. 50 na 50 szans. Proszę. Stało się. Przegrałem. Widzowie, niestety przegrałem 100 tysięcy. Co możemy na to zrobić? Bo jedyne, co możemy, widzowie, w tym momencie zrobić, to zagrać o 150 tysięcy. Dobra, 150 tysięcy. Let's go. Co ma być, to będzie. Widzowie, Chorek do mnie pisze, żebym oddawał mu pieniądze, bo widzi, co ja odwalam. I widzi, że przepierdzielam jego pieniądze. Spokojnie, to jest taktyka. Oczywiście, modną. To jest chore, że ja robię, widzowie, konflipo o 150 tysięcy. Chorek to pewnie ma zawał, że przepierdzielam jego wszystkie pieniądze, tak naprawdę. Widzowie, jakiś gracz do mnie przyszedł. Kerfuś. Dobra, lecę z nim. Widzowie, niestety, jakiś gracz do mnie przyszedł, znalazł mnie najprawdopodobniej na mapie. Ja pierdzielę, ale mnie napierdziela grubo. Dobra, szybko, ale po te stręża i speeda. Let's go. I fire resistance. On też się potuje, widzowie. Nie, ja pierdzielę, on mnie napierdziela mocno. Ja pierdzielę, dlaczego on mi tyle serc bije? Kerfuś walony, no jakiś mnie bije, stary. O co tu chodzi? Dobra, widzowie, on chyba umiera. Ja pierdzielę, ucieka mi, kerfuś, chodź tu. Ucieka mi, widzowie, chcę, popnął mu ten totem. Ma następny, kurde. Dobra, skończyła mi się potka, kurde. Dobra, walę jeszcze jedną potę. Kerfuś mi ucieka, następny ziombel tutaj, przecież trafał Polska. Dobra, ale z nim miałem sojusz. Ale dobra, robię mu oszusta. Ja pierdzielę, ile tu się osób zebrało, czaicie to? Ja pierdzielę, ale tu jest bitka, masakra. Kurde, że on nie polizał, kurde, nic mi to nie da, tak szczerze. Nie wiem, nie zostanę przez to najlepszym graczem na serwerze, jeżeli nawet ich zabiję. Tak serio, to marnuje tylko itemy, to nie ma sensu. Dobra, widzowie, nie ma sensu to robić. Tego robić. Jedyną szansą jest w tym momencie po prostu uciec. Mam 2 na 1. Ja pierdzielę, mam chyba sojusz. Ja pierdzielę, on ma elytrę. Co to ma być? Ja zginę. Totem mi walnął. Ja pierdzielę, jem refa. Dobra, widzowie. Albo teraz, albo nigdy. Wejdź do tego auta. Po prostu pojedź. Zniszczyli mi auto. Mam jeszcze łódkę. Jedyna szansa, widzowie. Płyń tą łódką waloną. No co jest? Pół serca mam, nie mam nic. Sojusz, panowie. Nie, no nie wytrzymam. Dobra, no nie. Jakiś gracz w ogóle, co tutaj robi? Steve'ek jakiś bez itemów. Nie, no nie mam szans. Ja nie mam szans ani, widzowie. No zrobili sobie sojusz na mnie i nie wiem, no ja nie mogę tak grać. Ja pierdzielę, zużyłem wszystkie potki już. Ja mam panikę. Dobra, widzowie, próbuję uciec. Nie wiem, czy to jest możliwe, nie mam łódki. Dobra, szybko. Nie mogę podczas walki przecież craftować, zapomniałem. Widzowie, próbuję uciec, nie wiem, czy to jest możliwe. Nie, no mam już lała, stary. Dobra, teraz albo nigdy. Oni mają elytrę, ale dobra. Nie, no zrzucił mnie forum, złamałem nogę. Bandaż. Muszę.
Nie, no proszę mnie, być najlepszy na serwerze. No proszę mnie, zostawcie mnie po prostu. Dobra, walę do góry, po prostu. Nie wiem jak to się może skończyć, bardzo pewnie źle. Ale wiem jedno, oni też połamią nogi jak spadną. A ja mam bandaż, dobra, zrzucam go, let's go. Ja mogę mieć połamaną nogę, dobra, jeden, drugi, spadł, nie mam bloku. Mam piasek, daj nam załamane nogi na 30 sekund. Nie, no powiem wam szczerze, że ta mapa to jest najbardziej przerąbana na świecie, nie? Dobra, teraz albo nigdy. Robię to, nie zrobiłem. Nie, no widzowie, uciekam, RTP, nie, no nie mogę. Dobra, teraz to tak szczerze zwaliłem, nie? Nie mam nic, pół serca, leżę. Ja pierdzielę, tracę wszystko, wszystkie pieniądze i itemy, masakra. Coin flip się zaczął jeszcze, o 150 tysięcy gramy, widzowie, z youtuberskim. Jeżeli ja to przegram, to jest koniec. Nie wiem. Po prostu w to kurwa nie wierzę. Widzowie, coin flip po 200 tysięcy. Nie już to nie obchodzi. Dobra, dałem coin flip po 200 tysięcy. Youtuberski znowu, moi drodzy, może mnie rozwalić na wszystkie pieniądze. Po prostu, boże, wygrałem, odzyskałem pieniądze. Dobra, youtuberski jest teraz w tym momencie hazardzistą, jest pewnie z mega zdenerwowany. Stwórz grę o 100 tysięcy. Dobra, albo teraz, albo nigdy, szczęście. Dawaj, youtuberski. Widzowie, znowu, youtuberski znowu wszedł o 100 tysięcy. Mogę wyjść naprawdę na plus i wygrać, i być gigaszefem. Wygrał, ja pierdzielę. Dobra, teraz all in albo nic. 300 tysięcy. Albo wygram, albo będę najbiedniejszy na świecie. Widzowie, 300 tysięcy. To jest 50 na 50. Mogę albo wygrać, albo przegrać. Może się wszystko wydarzyć. Wygrałem! Wracamy. Patrzcie, lomy ściana. Dobra, wierzę, że mogę znowu wygrać. Ustaw stawkę. Raz, dwa, trzy. 100 tysięcy. Let's go. Muszę być najbogatszy na serwerze. Nie ma innej opcji. Youtuberski wszedł, widzowie, znowu. Znowu youtuberski wszedł. To jest niesamowite. Wierzę, że mam szansę znowu wygrać po prostu. Wygrał youtuberski. Ja pierdzielę. Stwórz grę. 200 tysięcy. Stawka 200 tysięcy. 50 na 50. Znowu patrzcie na pieniędzy. Napisał, że już nie chce, widzowie, youtuberski grać. Napisałem, że dawaj ostatni raz. Widzowie, walka o 200 tysięcy w tym momencie rozpoczęła. Mogę przegrać, mogę wygrać. Korek może jest tam niezły. I przegrałem. Ja nie wierzę, widzowie. Jest źle. Oddaj, kopałem to dużo czasu. Chorek do mnie pisze. Wszyscy do mnie piszą. Przerąbałem ich pieniądze. Widzowie, chorek do mnie cały czas pisze, że mam przerąbane, czy mogę DC. Ale Burzek szef ogłosił $1 000 000 nagrody za głowę gracza. Unsight jakiś. Nie wiem, kto to w ogóle jest. Dobra, gdzie on może być? Dobra, widzowie, próbuję go znaleźć. Nie wiem, gdzie on może być. $1 000 000. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Unsight, gdzie jest Unsight jakiś? Ja pierdzielę, to jest tyle graczy narąbane, że ja nie wiem, jak ja go mam znaleźć kompletnie. A zaraz go ktoś znajdzie inny i go zabije. W ogóle nie wiem, czemu mi się... Ej, mam go. 2000... Dobra, wiem gdzie jest, widzowie, wiem gdzie jest. Dobra, widzowie, udało mi się tepnąć w miarę blisko niego na RTP, więc jest git. Dobra, próbuję go, widzowie, zdobyć. Próbuję go zabić, ale tu wszyscy już biegną. Ja pierdzielę, nawet itemów nie mam. Nie wiem, wyrąbane, biorę po prostu kita. Kit elita, nie wiem. Pytanie, dlaczego on w ogóle dał za niego milion? Dlaczego milion? Wy tyfy. Jeszcze będę musiał z Chorkiem pogadać. Dobra, mapę odpalą na innym monitorze. Napisał, przerąbał sobie, ciągle cheatuje. To nie możesz go po prostu zbanować? Dobra, on gdzieś tu jest, widzowie, nie mam pojęcia. Na mapie się dobrze kieruje, że gdzieś niby to jest tutaj. To jest jedyna szansa, żebym odzyskał wszystkie moje stracone pieniądze i spłacił Chorka. Nie zgadniecie, właśnie zniknął na mapie. Pojawił się znowu, nie, nawet mapa się cała zlagowała, nie wiem dlaczego. Unsight jest tutaj, dobra. Inni gracze też już pewnie biegną, inni łowcy głów. On jest gdzieś tutaj, chyba w tej górze. Z tego, co mi mapa pokazuje. W ogóle, z tego, co widzę, on w ogóle armora nawet nie ma przy sobie żadnego. Dobra, Buszku jest jakiś porobany. Nie wiem, czy to był jakiś challenge, czy coś, żeby dał żbańkę za typa. Dobra, jestem dokładnie na tych kordach. Najpierw muszę się wkopać, więc dobra, wkopuję się. Dobra, nie wiem, czy on tu będzie. Jeżeli on mnie jakoś jeszcze zabije, to się trochę zdenerwuję. Nie widzę jego... Jest! Widzę jego nick! Już myślałem, że trzeba niżej kopać. Błagam, żeby mnie tylko nie usłyszał. Błagam. Dobra, na mapie jest cały czas, więc się nie wylogował. Bańka jest za niego, no szalicie to? Ej, on ma cheaty! On ma serio cheaty, no niemożliwe, że mnie widział. Jeszcze mnie bije. No i dobra, on chyba nawet nie wie, że bańka jest. Ja pierdzielę, jeszcze mi ucieka. Dobra, co on odwala? Nie, no co jest w ogóle? Ej, dobra, on ma cheaty, no przecież widzę, jak kopię. Ja pierdziel, mnie bije przez ścianę, czajcie to? Nie, no ja pierdzielę, go zbanuję od razu. Dobra, no, nie, no to jest żart. No to jest cheater. To jest typowy cheater, widzowie. $1 000 000 oddam. No ile on ma serc niby, co to ma być? Zabiłem $1 000 000! Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze daję temu bana, temu ziomkowi od razu. 7 dni cheaty. Elo. Serio miał cheaty, wystarczy go zbanować. Ja pierdzielę. Tak, widzowie, zostałem najbogatszym graczem na serwerze. Mam ponad $1 000 000. Ja pierdzielę, nie wierzę w to po prostu. Dzwonię do Chorka. Dawaj, kopałem to dużo. Halo, Chorek. No. Chcesz się do mnie tepnąć może? Czemu? Bo jestem w stanie ci oddać pieniądze. Tepaj się do mnie. Dobra, Chorek, tepam cię. Chorek. Z tego co widziałem, miałeś mega byłeś zdenerwowany ogólnie, że przerąbuję twoje pieniądze. I tak było przez chwilę. Ale odzyskałem i teraz zrobię pod bańkę. Dobra, Chorek. No tak. Ile ci wiszę pieniędzy? Ponad 500 000. Ponad 500 000? No dobra, niech będzie. Daję ci, Chorek. Ja muszę teraz kończyć. 550 tysięcy i mam nadzieję, że przez to też zostajemy sojusznikami. Już tak na
dłużej. Tak. I już nigdy mnie nie będziesz próbował zabić. Trzymaj 550 tysięcy i tyle. Dzięki. Trzymaj się, Chorek. Miło było z tobą robić interesy. Nie wierzę, że to się nam udało. Na razie. Widzowie, zapraszam wszystkich na RFSMP, bo wydaje mi się, że naprawdę warto. Craftcube.pl, oglądajcie inne filmy. Naprawdę RFSMP jest totalnie zarąbiste. Subskrybujcie kanał, to tyle. Cześć, udało nam się.